Izabella Krzan straciła posadę w TVP. Decyzja stacji złamie serca widzów. Izabella Krzan straciła posadę w TVP. Właśnie pojawiła się informacja o tym, że w jesiennej ramówce nie pojawi się na ekranie. Fani nie będą zadowoleni. Izabella Krzan, jakie programy prowadzi w TVP? Izabella Krzan karierę w show biznesie zaczęła od udziału w konkursie piękności. W 2016 roku zdobyła koronę Miss Polonia. Od tamtej pory jej kariera nabrała wielkiego rozpędu. Szybko upomniała się o nią Telewizja Polska, która zaproponowała jej posadę prezenterki. Iza od kilku lat pojawia się w kolejnych programach stacji i nie może narzekać na brak pracy. Obecnie prowadzi kilka różnych formatów. Największą popularność zdecydowanie przyniosła jej posada gospodyni Pytania na śniadanie. Na tym miejscu zastąpiła Marzenę Rogalską, która przez kilka lat pojawiała się w porannym paśmie u boku Tomasza Kamela. Ponadto pojawiała się także w Kole Fortuny i Kamper Polska. Jeden z programów z jej udziałem znika z anteny. Izabella Krzan straciła posadę w TVP. Izabella Krzan cieszy się mocną pozycją w TVP. Prezenterka poza programami, które prowadzi, sprawdza się doskonale w roli konferansjerki na dużych imprezach organizowanych przez Telewizję Polską. Niestety do fanów Izy dotarły teraz przykre informacje. Jak podaje portal Wirtualne Media, jeden z programów z jej udziałem znika z ramówki. Z podanych informacji wynika, że Kamper Polska nie pojawi się w jesiennej ramówce i nie będzie kontynuowany. Nie wiadomo jeszcze, czy stacja zdecyduje się na kontynuację w kolejnych latach. O czym był program Kamper Polska? Kamper Polska to show, w którym udział brało 5 paragrafów. Podróżowali oni kamperem przez Polskę. W pierwszej edycji udział wzięli biznesmen Mateusz i bloger Podziarany Tata, Super Mario Trener i producent muzyczny Dawid, youtuberka Ada i jej przyjaciółka Kasia, tiktokerzy Ula i Krystian oraz influencerzy Czarek Czaruje i Ania. Format doczekał się 10 odcinków, ale wygląda na to, że nie zyskał sympatii widzów.